Czołem widzowie, pozdrawiam z Wołomina pod Warszawą, gdzie wpadłem sobie na kepsa i hamburgera old school. Dziś wielki powrót po latach do lokalu kebabu Yamara, bo byłem kiedyś, ale wziąłem kepsa z sosem mieszanym i to był taki paździerz, że hej, sosy właśnie, niedobre, przez to całość była niedobra. Ostatnio brałem w większości kebabów mieszane sosy i rzadko się zdarzało, żebym wyczuł tam ostrego, więc dzisiaj wleciał sam ostry i muszę przyznać, że tego mi brakowało. Zachodzę na miejsce. Kebab w bułce z kurczakiem i sosem ostrym kosztował 23 zł. Lokal jest mały i zamówienia realizowane są przez okienko. Stoliki stoją na zewnątrz, ale zaraz ludzi się zleciało. Ja jak zamówiłem jedzenie, to zaraz naprawdę klientów przyszło. To daje obraz, że miejsce to jest lubiane. To poszedłem sobie nagrać dosłownie 30 metrów za lokalem, gdzie była cisza i spokój. No i wiecie co? Powiem wam, widzowie, pisaliście mi, że ten kebab jest w porządku. Ja to dzisiaj potwierdzam, ale był mały minus. Czas oczekiwania to 2 minuty, a minusem jest to, że same mięsiwo, czyli kurczak, było miejscami trochę suche. Tak to sos podreperował sprawę, więc finalnie jest ok, ale sam w sobie trochę ten kurczak suchutki, że tak powiem. Smaczny, trochę jak kurczak z rożna, ale tak minimalnie. I co można powiedzieć więcej? Jak na Wołomin i posuchę z kraftowymi kebabami, to da się zjeść ze smakiem. Sos nie wypalał mordy, ale czuć było nieco kapsaicynę i sól. Słonkawy był, ale inaczej niż w pokusie, co nagrywałem ostatnio. Nie wiem, czy to na bazie sambalu, ale trzeba było zaraz popić. Bułka chrupiąca, warzywa pod spodem ok. Wydaje mi się, że mięsa było dużo więcej niż warzyw, także to coś dla fanatyków takich kebabów. Pojadłem i to ze smakiem, zatem dziś zostawiam mocną ocenę 7,5, a jak ktoś śledzi moje filmy, to wie, że to już jest bardzo wysoka ocena, także kebab u Yamara można polecić. Tylko kurczak jest dostępny i mówię, miejscami suchy, ale sosy podratowały sprawę. Jak będziecie brać mieszane, to uważajcie, bo tam jeszcze jakiś taki słodko-kwaśny kiedyś był, teraz nie wiem, czy jest, dlatego wolałem nie ryzykować i wziąłem takie i było naprawdę w porządku. Pozdro!